Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na spotkanie, które z pewnością zapewni nam wspólnie mnóstwo emocji. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi arbiter, który często sięga po kartki. Tak, to jest trochę i ostry sędzia, ale zarazem i aptekarz. Gwizdek sędziego i rozpoczęcie meczu. Kontynuują atak. Ryzykownie, ale udanie. Leiba. Oddaje piłkę koledze. Znakomicie w tempo oddaje piłkę koledze. Brawo za to podanie. Ładna, prostopadła piłka, ale jak widzimy przejęta przez rywali. Ładne podanie. Dobrze, wygrał to starcie. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Lukas Leiba. Ładna wymiana. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Piłka chodzi jak po sznurku. Szansa na dośrodkowanie. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. Felipe Anderson. W ostatniej chwili przejęli. Mendes da Silva. Podał do partnera. Szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę. Pedro. Ryzykowna, ale udana interwencja. Świetne podanie. Szkoda, strata. Ledezma. Lukas Leiba. Pedro.
Lucas Leiva. Podał ją. Dobra piłka, teraz do kolegi. Strzela! Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. No, zażegnali niebezpieczeństwo. No i przejęli w ostatniej chwili. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Bramkarz piąstkuje, spójrzmy. Pierwsza odsłona poza nami. Minęło 45 minut. Słaba i nudna pierwsza połowa. Mnie właściwie to spotkanie uśpiło. W pierwszej połowie nudno i beznadziejnie, a w drugiej jak sądzisz? Myślę, że po tym, co powiedziałeś, może już być tylko lepiej. Lucas Leiva. Felipe Anderson. Ładne podanie. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Felipe Anderson. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na gracza nowego z zapasem sił. Może on odmieni losy tego spotkania. Ale ślicznie uderzył. Wysoko nad poprzeczką. Chyba nie tak sobie wyobrażali zakończenie tego stałego fragmentu gry rzutu rożnego. Strata piłki. Pedro. Ładnie to zrobił. No, nie mogą się przebić. No, błąd, strata. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Czekamy na dośrodkowanie. Ładnie dograł. Czy to wykorzysta? No, wyręczył teraz bramkarza. Takimi strzałami go nie pokonają. Podanie jest okazja. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. Sam sobie wypracował genialną okazję, po czym kiepsko strzelił. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. Dobrze próbował, ale stracił. Mendes da Silva. Wspaniale przechwycił. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Mendes da Silva. Walner. Dobry odbiór piłki rywalowi na własnej połowie. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Trener podejmuje ryzyko, wzmacnia atak, remis go nie satysfakcjonuje. Czekamy zatem na prawdziwe emocje. Od bramki za moment wznowienie gry. Kto zwycięży? Już niewiele czasu do końca, a wciąż remisowo.
Ma rację arbiter, był spalony minimalny. Zdążył w ostatniej chwili. Brawo, ładnie podał. Jest szansa, broni, to jeszcze nie koniec akcji. Odnotujmy, mecz zakończony w regulaminowym czasie gry i mamy remis.